Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada formalną podstawę zabezpieczenia w swoim budżecie środków koniecznych do rozpoczęcia realizacji pozamiejskiej części obwodnicy Wałbrzycha i podpisania stosownego porozumienia z władzami miasta i gminy Wałbrzych. Czytamy w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury. Oznacza to, że do budowy wyczekiwanej od 20 lat obwodnicy jest coraz bliżej. Na realizowaną obwodnicę Wałbrzycha składają się odcinek miejski, gdzie zarządcą dróg krajowych jest Wałbrzych jako miasto na prawach powiatu, oraz odcinek pozamiejski, gdzie zarządcą dróg krajowych pozostaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Brak zgody na sfinansowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad odcinka drogi w Szczawnie-Zdroju, koszt około 30 milionów złotych, uniemożliwia realizację budowy całej obwodnicy zachodniej Wałbrzycha. W piśmie przysłanym przez Ministerstwo Infrastruktury czytamy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma formalną podstawę do zabezpieczenia środków i podpisania porozumienia z władzami Wałbrzycha. W nawiązaniu do Państwa wystąpień w sprawie zapewnienia finansowania ze środków centralnych dla realizacji pozamiejskiej części obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa po dokonaniu oceny możliwości zabezpieczenia ten cel środków budżetowych w ramach dostępnych limitów uzgodniło w dniu 2 sierpnia 2017 roku aneks nr 2 do programu inwestycji dla przedmiotowego żądania. Oznacza to, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada formalną podstawę zabezpieczenia w swoim budżecie środków koniecznych do rozpoczęcia realizacji pozamiejskiej części obwodnicy Wałbrzycha i podpisania stosownego porozumienia z władzami miasta i gminy Wałbrzych. Podpisana Agnieszka Krupa, zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. A pismo to oznaczać może, że do budowy obwodnicy Wałbrzycha jest coraz bliżej.